Planowanie emerytury w dzisiejszych czasach wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, a przeobrażeniu uległy przede wszystkim dostępne narzędzia i strategie, i nasi pracodawcy coraz rzadziej oferują tak zwane pension plans, a wysokość naszego Social Security jest w wielu przypadkach niezadowalająca. Musimy więc odkładać na emeryturę na własną rękę i sami zadbać o swoją przyszłość finansową. I to wszystko powoduje, że planowanie emerytalne ma dzisiaj zupełnie inny wymiar, a stare zasady niekoniecznie dzisiaj znajdują zastosowanie. A przede wszystkim należy pamiętać, że musimy zaplanować emeryturę, która może trwać 30 lat lub nawet więcej. Żyjemy coraz dłużej, a co za tym idzie, potrzebujemy wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapewnić sobie spokojne życie przez te wszystkie lata. Bardzo często błędnie zakładamy, że nasze wydatki będą niższe na emeryturze. Być może to sprawdzało się w przeszłości, ale niestety nie dzisiaj. Niektóre wydatki, owszem, mogą być niższe, ale z drugiej strony koszty produktów i usług rosną wraz z upływem czasu. Do tego dochodzą ogromne wydatki związane z opieką zdrowotną, które wzrastają wraz z naszym wiekiem. Ważne jest więc uwzględnienie ich w naszym budżecie emerytalnym. Kolejne błędne przekonanie, które nie sprawdza się w dzisiejszych czasach, to założenie, że wystarczy wcześniej zacząć odkładać i polegać tylko na zarobionych odsetkach. Oczywiście im szybciej zaczniemy myśleć o emeryturze, tym lepiej dla nas, ale proszę pamiętać, że ważny jest nie tylko sam fakt odkładania pieniędzy, ale także co z nimi robimy, czyli jak je inwestujemy i jakich używamy narzędzi. Istotny jest również system zarządzania ryzykiem, który będzie w stanie zabezpieczyć nasze portfolio przed dużymi spadkami rynkowymi. Następna zasada to przeświadczenie, że przechodząc na emeryturę nie będziemy już w ogóle pracować. Coraz częściej wracamy do pracy lub utrzymujemy pracę na pół etatu w wieku emerytalnym, co związane jest nie tylko z naszymi finansami, ale także z naszym podejściem emocjonalnym. Czasami najzwyczajniej nudzimy się na emeryturze, chcemy zająć się czymś, mamy potrzebę przebywania wśród ludzi i nie mamy nic przeciwko pracowaniu. Nie powinniśmy też zakładać, że należy pracować do momentu osiągnięcia pewnej kwoty oszczędności, na przykład $1 000 000. I takie podejście nie zawsze się sprawdza, ponieważ wiele różnych rzeczy może się zdarzyć w latach przedemerytalnych i emerytalnych, jak na przykład zmiana stylu życia, problemy rodzinne, nagłe wypadki itd. Lepiej jest przejść na emeryturę z konkretnym planem, który ma zdolność dopasowywania naszego portfolio inwestycyjnego do zmieniających się warunków. Więc jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zaplanowaniu swojej emerytury, chcecie mieć pewność, że Wasz plan jest dostosowany do dzisiejszych realiów i nie jest przestarzały, lub macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy do Financial Appliance. Proszę dzwonić do naszego biura na numer 847-312-3454 lub skontaktować się z nami na Facebook. Zachęcamy również do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz kanału na YouTube też o nazwie Zaplanuj Finanse, więc zapraszamy.